Nauczanie domowe 4 października. Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdział 21. Wersety od 33 do 43. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Ta przypowieść odnosi się oczywiście do całego wydarzenia, jakim jest historia Izraela. I do tego, że odpowiedzialni za rozpoznanie Mesjasza nie chcieli go przyjąć. I powstaje nowy Izrael, Kościół, nowe zwołanie, nowi rolnicy, którzy chcą współpracować z Bogiem. Ale również tę przypowieść możemy odczytać dzisiaj, ponieważ Bóg, właściciel, daje do dyspozycji nam pewne pola tej winnicy. Rodzice otrzymują dom i dzieci. Kierownik działu otrzymuje podległych mu pracowników i cały sprzęt, którego używają. Inwestor ma przestrzeń, na której gospodaruje i zarządza. Proboszcz ma parafię i parafian. Dyrektor szkoły ma placówkę uczniów, nauczycieli, pracowników. To Bóg daje nam w ręce te poszczególne przestrzenie w swojej winnicy i chce, żeby każdy z nas przyniósł mu plon. Żeby rodzina, zakład pracy, inwestycje w przestrzeni społecznej, parafia, szkoła przynosiły plony. Żeby to, co robimy, było na chwałę Bożą. To, jak działamy, jak się zachowujemy, jak gospodarzymy w tej przestrzeni, ma ostatecznie być oddaniem Bogu tego, co Mu się należy. A właśnie chwała to jest to, co się Bogu należy. Co bardzo często się dzieje. Przychodzi Jezus i zostaje wyrzucony. Wyrzucony z rodziny, z zakładu pracy, z inwestycji społecznych, czasami nawet z parafii, ze szkoły. Ci, którzy zarządzają, buntują się. My to zrobimy lepiej, my to zrobimy po swojemu. My będziemy bez Boga i bez odniesienia do Niego chcieli ułożyć tę pracę, tę przestrzeń i tę przyszłość. Nie potrzebujemy kontaktu z Bogiem, nie potrzebujemy oddawać Mu chwały, nie potrzebujemy się z Nim liczyć. I niestety tak się dzieje. Jeżeli więc Bóg powierzył w Twoje ręce jakąś przestrzeń, jakiś dział, jakąś część z własnej winnicy, to módl się. Jezu chce przyjąć swoją rolę, to kim jestem. Że nie jestem właścicielem, jestem dzierżawcą. Ja chcę
mądrze zarządzać, ale równocześnie oddawać Bogu to, co się Jemu należy. Po drugie, módl się i praktykuj to, aby słuchać tych, którzy są posłani od Boga, którzy są Jego głosem, którzy czasem ostrzegają, którzy zachęcają, którzy wskazują drogę, aby nie pobłądzić, aby nie minąć się z tym celem, który wyznaczył Bóg, a który nam może umyka w naszej codzienności, zabieganiu, reagowaniu na różne sytuacje, okoliczności i problemy. Ostatecznie wszystko, co czynisz, ma mieć odniesienie do Boga. Więc wołaj, proś i przyjmuj autentyczność swojej roli, swojego zadania i umiejętność oddawania w tym, co czynisz, chwały Bogu. Niech Ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.